Witajcie moi drodzy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo tu jest straszny pogłos niestety. To co widzicie tu z tyłu za mną to jest oczywiście węzeł hydroforowy w jednym z wieżowców, gdzie akurat właśnie będziemy wykonywać instalację Victrona i magazynu energii właśnie po to, żeby podtrzymać ten węzeł, żeby tu było bezpiecznie, bo tu niestety są przerwy w zasilaniu, są z tym problemy. Także my się bierzemy niebawem za robotę, za instalowanie falowników. A co ciekawe, mamy tutaj fotowoltaikę również zainstalowaną 10 kW na mikroinwerterach i zobaczymy, jak one sobie będą radziły właśnie w połączeniu z Victronem. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Lecimy! No to tutaj właśnie Andrzej już się przymierza do pomiarów falowniczków, bo tu będziemy mieli multi plusiki, 3 sztuki, każdy po 5000 VA. Masz Andrzej złapane już wszystko? Tak. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. To będziemy je montować. Tutaj przymiarka na górze, na ścianie będą zainstalowane, potem przejście na zewnątrz i do rozdzielnicy głównej, także damy radę. Jeszcze nie? Jest! No i po wywierceniu tego otworu i oczywiście kolejnych, które tam były niezbędne, żeby przejść sobie przewodami z jednej strony ściany na drugą. Precyzyjnie od lasera i miarki ustawiamy sobie miejsce, w którym będą wisiały nasze falowniczki. Dobra, i odmierzanie uchwytu od Multi Plusów, tak żeby nam ładnie wisiały w poziomie jeden obok drugiego. Dobra, mamy powiercone otworki, kołeczki i lecimy z uchwytami. Dobra, wiszą, fajnie wyszło, względnie równo, bierzemy się za koryta. Jak to wisi? Trochę widać. Ale świetne co rozumiem, widać. Tak jest. Bo to jest oczy pobliza. No, wzięliśmy korytko i teraz przymiarka, żeby sprawdzić, czy wszystko pasuje, czy te wycięcia są równo pod falownikami i za chwilkę sobie je tutaj zamocujemy do ściany i myślę, że całkiem fajnie wyjdzie. Będziemy się brać niebawem za układanie pozostałych kart kablowych, a potem przewodów oczywiście. No. O. Tak. No dobra, moi drodzy, trasy kablowe pod stronę AC mamy przygotowane. Będziemy niebawem układać kable, natomiast teraz bierzemy się za część DC. A tak to wyszło. Tu będziemy mieli, prawda, zabezpieczenia wszystkie. Tu mamy już koryta poukładane. Przechodzimy sobie tu na drugą stronę. I tak to na chwilę obecną wygląda. No i dobra, to docinamy kabelki, proszę bardzo. Już mamy specjalne narzędzie, nie robimy teraz tego już szlifierką. Także elegancko. O, no i mamy elegancko kabelek docięty. Przewody DC mamy zrobione, mamy poukładane. Powiem szczerze, na dzisiaj mamy już dosyć, także jutro kontynuujemy, bo to już dzisiaj ponad 12 godzin. Także wystarczy. Falowniczki wiszą, serbo wisi, wyświetlacz wisi, przygotowana rozdzielnica i przywierty przez ścianę, busbary, podstawki pod fuse. Także generalnie dużo, naprawdę dużo jest zrobione. Lecimy do domu. Jutro też jest dzień. No to słuchajcie, zaczynamy drugi dzień zmagań. Ze świeżymi siłami. Dzisiaj część AC, będziemy zaraz układać przewody, odmierzać sobie, zarabiać. Tak, żeby chociaż wstępnie to można spróbować uruchomić, o ile przyjedzie szafa. Bo to będzie taka mała szafa stała. Także 18U. No i w niej będą właśnie 4 akumulatory, ale o tym to później. Także bierzemy się do pracy. To wydałem. Nie widzę na tej stronie. Zaraz, poczekaj. Pocisnę, żeby tam się trzymało. No dobrze, to mamy część DC przygotowaną, część AC poprowadzoną, podpiętą. Przed chwilką właśnie pozamykałem busbary. Czekamy je, aż kurier przywiezie szafę, bo to za chwileczkę ma być. Andrzej się bawi ze spaghetti tutaj po stronie AC. No i generalnie leci do przodu, także powinniśmy dzisiaj skończyć, jak dobrze pójdzie. Jak już zapniemy wszystko, to będziemy się bawić w konfigurację Victroników. A tu już też szykujemy się z przewodami. Przyjście, powrót i fotowoltaika. Mamy już w korytach poukładane, reszta koryt wolna na jakieś przyszłe kable, gdyby coś trzeba było dołożyć. Tu już mamy wszystko zrzucone, pętelka, będziemy wchodzić do tej całej rozdzielni, także no, jest tu trochę zabawy niewątpliwie, ale poradzimy sobie jakoś. A tak niektórzy partacze robią sobie przewody ochronne. O, to jest perfekcja, nie? Tak jest podłączona fotowoltaika. A tak jest połączona fotowoltaika, przewód PE również, tak? Tutaj właśnie pięknie, bajecznie. Także zaraz to przerobimy. Miejsca wprawdzie za dużo nie ma, no ale przynajmniej damy jakiś tutaj ładny mostek. No dobra, moi drodzy, to ja się biorę za uzbrojenie tej szafy. Właściwie poskręcałem. No i co? Wkładamy baterię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do dzieła. No to co, moi drodzy, szafa poskładana, baterie w środku, 4 Pylontech US3000C. Za chwilkę biorę się za konfigurację Victronika, odpalimy system, zobaczymy, czy wszystko wystartuje. No dobra, moi drodzy, to system skonfigurowany, uruchomiony wstępnie. Została nam tylko jeszcze tu skrętka do internetu do podłączenia, ale to na spokojnie, bo jeszcze muszę ją tam poprowadzić dalej do jakiegoś przełącznika. I co? Od strony DC jest gotowe, od strony Acerze ponad zasilanie na obiekt. Jeszcze chwilę muszę sobie kable obrać i podłączyć, także za chwilkę będę to robił, ale grunt, że to wszystko działa, że to ruszyło. Z bateriami wszystko w porządku, z falownikami też. Także jak podłączę resztę, to zrobimy testy, czy to wszystko działa, czy działa fotowoltaika i niebawem do Was wracam. No i nastała wreszcie cisza, bo na czas podłączania trzeba było wyłączyć całe zasilanie i oczywiście hydrofornie. Tutaj jak widać Czarek się bawi podłączenie, tak by wszystko było prawidłowo po stronie AC. Przymocowane, naciśnięte i za chwilkę rozpoczniemy testy systemu. Dobra, podłączone, odpalamy. Czyń. Ja? A jak? Jak wybuchnie, to będzie na Ciebie. Werbleta. Poszło. Dopięte? Nie dopięło się chyba? Dopięte? Nie wybuchło. Dobra, nie, no, na razie tam jest odłączone, to idziemy tam teraz. Ciemno, ciemno. Ciemność widzę. O, mamy już tak, odpalamy bateryjki. Startujemy. Dobrze. Możemy szafę zamknąć. I lecimy z Victronami. Cerbo widzę już startuje. Dobra. Załapały. Cerbo się podnosi. To załączamy. Może nie się odpali Cerbo, zobaczymy. To spróbujemy go synchronizować na razie. Dobrze, mamy już Cerbo. Zgłosiło nam się. Są baterie. To zobaczymy teraz, czy napięcie na razie na in nie mamy. Podajemy napięcie na in. Jest coś? Jest napięcie na in. Dobrze. Ok. Na out też już nam wyrzuca w tym momencie. Dajemy sobie wyjście główne i Victron. I powinno się światło zaświecić. Tam się świeci. A tu jest nie włączone. A tu jest nie włączone. O, mamy. Dobrze. Czyli coś ruszyło. Tysiąc 400 watów widzimy gdzieś na aut. Jeszcze nie chodzą pompy. I nie ma jeszcze. Dobra, zobaczymy, czy on nam się synchronizuje. Próbuję, widzę, że się synchronizować. Niech się załączy. No i rusza nam fotowoltaika, pomalutku rozpędza się. Także powinno spokojnie dojść do tych 2 kW, bo w miarę słoneczko świeci w tej chwili. A w sumie jest 10 kW, więc w sumie powinno być nawet około 10. To są panele dosyć płasko na dachu zamontowane, tam może być troszkę mniej. Ale wszystko nam tu ładnie już działa. Więc możemy chyba załączać hydrofor. Próbujemy? No próbujemy. Załącz hydrofor. I ruszył falownik. Za chwilkę powinno być ciśnienie. Zobaczymy, ile to naraz ruchu będzie brało. O, słychać go. Półtora kilowata, 1,8, 1,9, nie ma tragedii. Bardzo ładnie. Nawet dwójki nie ma. Pięknie. To co, pasowałoby jeszcze zrobić test wyłączenia, czy nam wszystko utrzyma. Jeśli rozpędzi wszystko ładnie, wyłączymy się, przy braku prądu, czy nam ładnie to trzyma. No. I to teraz można by zrobić taki pomp w większości, bo nie ma ciśnienia. Dokładnie. To co, tutaj symulujemy? Dobra. Symulujemy usterkę. Uwaga, na AC out wyłączamy. Pięknie, przełączyło się. Grid zniknął. Fotowoltaikę utrzymało, dalej działa. Wszystko pięknie. Hydrofornia pracuje bezprzerwowo. I tak miało być. I fotowoltaika już pięknie produkuje. Prawie 2 kW. Obciążenie stałe. Magazyn się ładuje w OFF GRIDzie. Słuchajcie, instalacja skończona. Można odbierać, że tak powiem, odbiór będzie za parę dni. Generalnie wszystko działa, a podsumowując, w szafie mamy 4 motory Pylontech US3000C. Łącznie brutto 14,2 kWh, faktycznie dostępnej 13,5 kWh. Nade mną widać falowniki Victron Energy Multi Plus 2, każdy o mocy 5000 VA, czyli trójfazowo mamy system 12 kW mocy czynnej ciągłej. Jak widzieliście, wszystko się ładnie przełącza, węzeł jest utrzymywany bezprzerwowo i jak widać Victron bardzo ładnie radzi sobie we współpracy z fotowoltaiką, która jest oparta o mikroinwertery. Także myślę, że Wam się podobało jak zwykle. Jeżeli tak, to bardzo serdecznie proszę o łapeczki w górę, o liczne komentarze, subskrypcje, dyskusje. Jeżeli możecie, macie tam przycisk wesprzyj kanał, to pomaga. I dziękuję za obecność, oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!